Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia obnaża jeden z największych problemów współczesnego człowieka, a mianowicie, kiedy Bóg patrzy na dzisiejszy czas, podobnie jak 2000 lat temu Jezus, gdy patrzył na Izrael zgromadzony wokół Niego, Bóg ma te same uczucia w sercu, uczucia litości. Widzi, że współczesny człowiek wymaga tego, by się o niego zatroszczyć i Bóg chciałby bardzo zlitować się nad nami, ale niestety my dzisiaj Bogu nie pozwalamy się litować nad nami. W ogóle nie pozwalamy komukolwiek się zlitować nad nami. Udajemy, że nie mamy słabości, że nie potrzebujemy pomocy, że sami sobie poradzimy, a w efekcie zostajemy osamotnieni i ze wszystkim, co do dźwigania na naszych barkach, które często nie są w stanie tego udźwignąć. Dlatego dzisiaj zaczerpnijmy z tej pokory Boga i przyznajmy się do tego, że potrzebujemy owego zlitowania się nad nami. Zawołajmy: Jezus, zlituj się nade mną, i zasiądźmy do tej uczty, którą Jezus proponuje. Thank you.